chyba może być pan zadowolony ze swoich podopiecznych po takim spotkaniu. Jestem zadowolony z drugiej połowy. W pierwszej trochę słaba realizacja założeń taktycznych, ale generalnie cały mecz w bardzo dobrym tempie, na myślę dobrym poziomie, także tak, jestem zadowolony po meczu. Kogoś indywidualnie chciałby pan wyróżnić, czy zespół się spisał dobrze jako kolektyw? Nie, myślę, że mówmy o tym, że zespół zagrał dobrze, szczególnie w drugiej połowie. Zawodnicy bardzo dobrze rozpoczęli, strzeliliśmy dosyć szybko dwie bramki i bardzo dobra druga połowa. Nad czym będziecie pracować w nadchodzącym tygodniu? Cały czas pracujemy nad dobrą organizacją gry, na grze po stracie piłki. Eliminujemy te błędy w treningu, które pojawiły się w tym sparingu jeszcze. Możemy się spodziewać jakichś nowych twarzy na treningach? Nie, myślę, że już w tej chwili mamy w miarę zamkniętą kadrę, aczkolwiek jeżeli pojawi się zawodnik, który zdecydowanie jeszcze podniesie nam jakość i poziom, to nie mówię, że nie, ale na dzień dzisiejszy